Cześć, witajcie, z tej strony Ekspert i witam Was w kolejnym odcinku Kanal Minus. W tym odcinku omówię czeską jedynkę CT1. CT1 to pierwszy program czeskiej telewizji publicznej uruchomiony 1 maja 1953 roku pod nazwą CST1. Pod obecną nazwą jest znana od 1 stycznia 1993 roku, czyli po rozpadzie Czechosłowacji. W nadawanie w kolorze telewizja ta przyszła w 1975 roku. Po wprowadzeniu federalizmu 3 września 1990 roku stację podzielono na dwie odrębne stacje na F1. Z, z siedzibą w Pradze i St1 z siedzibą w Bratysławie. Po rozpadzie Czechosłowacji F1 zamienił się w CT1, a St1 zamienił się w SVT-STV1 od 11 listopada 2011 roku zlikwidowano reklamy na tym kanale, a 1 marca 2012 roku uruchomiono ct 1 w jakości HD, równocześnie zastępując ciete HD. Programy emitowane w tej stacji to Udalosti, Sprawy, Branki Body w Terziny, Studio 6 czarne owce, mate słowo, na stopie, gejzer, polopatie, hobby na doby, nev, nevahej a toć, czyli czeskie śmiechu warte, na prawdy, czyli czeska chwila prawdy, koćka neni pies, i w akcji, zajmowosti z regionu, kalendarium, toł, lawa, kamera, kołzelne belinki. AZ Quiz, Stardance, Witz, czyli czeskie Pointless, Gde domow mój, sama doma, Posta pro tebe, Wszechnoparty, Tajemni Tela, Czeski Totolotek i wiele innych. Logotyp od początku istnienia do 31 sierpnia 2007 roku to biała litera C i czerwona T układające się w kontur telewizora z białą jedynką w środku. Logo od 1 września 2007 roku do 30 sierpnia 2012 roku to biały pasek z jedynką pod nim na czerwonym tle. Logo od 31 sierpnia do dziś to dwa czerwone prostokątne nawiasy z czerwoną jedynką po prawej stronie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o CT1. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, kanal minus.